Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Witaj serdecznie w Nowym Jorku. Słuchajcie, dzisiaj jest przezabawny temat. Jak zobaczyłam tą listę, to się tak zaczęłam śmiać. Opowiadam dzisiaj o 13 dziwnych nawykach Nowojorczyka z tej super dzielnicy Upper West Side. Natomiast Nowojorczycy są zawsze, zawsze w pośpiechu i szybko po prostu chodzą. Na przykład teraz jakaś pani mnie wyminęła biegnąc, nie? Dobry timing miała. Wszystko to jest prawda. Słuchajcie, wszystkie z tych 13 rzeczy autentycznie każdą jedną robię. Zaraz wam opowiem, co to była za lista i sami zobaczycie zresztą, jakie my dziwne tutaj Nowojorczycy mamy nawyki przez to, że mieszkamy właśnie w tym chaotycznym, wielkim, różnorodnym mieście. Zapraszam was serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. Słuchajcie, to jest odcinek, który nagrywam na podstawie pytania, które zadano na Reddit. A zapytano się, jakie dziwne masz nawyki, co dziwnego robisz, co wcześniej wydawało ci się, zanim się tu przeprowadziłaś, że nie jest możliwe, żeby takie rzeczy robić, ale po zamieszkaniu w Nowym Jorku, co takiego robisz? Co jest twoim nowym nawykiem? I to są strasznie dziwne rzeczy i no po prostu każdą z tych jednych rzeczy robię. I czasem jak je robię na przykład w Polsce albo myślę o robieniu ich w Polsce, to ludzie są zdziwieni, że coś takiego robię. A skoro już mowa o Nowym Jorku, zanim wam zacznę czytać tą listę, to stoję właśnie przy Big Gay Ice Cream z wielkim tęczowym lodem, z jednorożcem. Także taki właśnie jest klimat Nowego Jorku. Słuchajcie, punkt pierwszy to w ogóle idzie, jeśli chodzi o to, jak ludzie odpowiadali. Czyli punkt pierwszy jest najczęściej udzielaną odpowiedzią. Punkt pierwszy. Ordering takeout most days, czyli zamawianie jedzenia na wynos większość dni. I tak faktycznie jest. Nowojorczycy nie mamy po prostu czasu gotować. Nie wiem, czy to jest jedynie kwestia czasu, bo to jest też kwestia na przykład odległości. Czyli musimy pokonywać duże odległości, żeby dostać się do pracy. W pracy na przykład nie jest tak jak w Polsce, że jest zawsze dostępna lodówka, więc nie ma możliwości sobie schować tego jedzenia. Czas, który poświęcasz na ten transport, na jeżdżenie, to dodaje już jakby, zabiera czas gotowania, a dodaje do czasu, które to jedzenie musi spędzić poza lodówką. Na przykład lodówka, mikrofalówka, prawda? Bo to by się przydało, jak się robi jedzenie w pracy. Do tego te ceny jedzenia, zwłaszcza organicznego, jeśli chodzi o warzywa i owoce, są tak wysokie, że to no, aż tak dużo, to nie jest taki wielki wydatek dla Nowojorczyka pójść i kupić sobie sałatkę, niż pójść kupić te wszystkie produkty na sałatkę i mieć z tego powiedzmy 3 sałatki. To nie są aż takie olbrzymie jakby różnice w kosztach, bo po prostu wszystko jest tak strasznie drogie. Także faktycznie potwierdzam, ja w tygodniu częściej jem na mieście niż w domu. I to wiecie, nie trzeba. Są też takie miejsca, które nie kosztują nie wiadomo ile złotych monet, milionów. Ale są takie miejsca, które faktycznie są przyjazne i dość tanie, i gdzie można zjeść właśnie zdrowo, gdzie można zjeść po domowemu. Także to nie jest tak, że tylko chodzi się do drogich jakichś restauracji. Nie, nie, nie. Po prostu nawet kupienie sobie kanapki na przykład w takim deli, w małym markecie pod domem, to też zaliczają właśnie do jedzenia poza domem. I faktycznie tak robimy, także numer jeden jak najbardziej prawda. Numer dwa. Pytać ludzi, ile płacą za czynsz. I tak faktycznie jest. Bardzo często tutaj, jak mieszkałam w Rzymie, to pamiętam głównym elementem jakby do rozmowy podczas na przykład lunchu było to, co będziemy jedli na kolację. Tam głównie się o jedzeniu rozmawiało. A w Nowym Jorku faktycznie jednym z głównych tematów często jest właśnie to, gdzie mieszkasz, ile płacisz za czynsz. I jak duże jest twoje mieszkanie? Bo wszyscy doskonale słyszeliście o tym, że tutaj są małe mieszkania. To jest fakt, oczywiście. Ja też mam małe mieszkanie, ma 55 metrów. I to jest ważne, ile się za czynsz płaci, bo można na przykład na jakąś super ofertę trafić. Często też można bardzo dużo przepłacać. I dlatego ludzie się wymieniają tymi informacjami, bo każdy szuka fajnej możliwości zamieszkania bez przepłacania.
I często faktycznie rozmawiam z ludźmi o to, gdzie mieszkają i ile płacą. Jak na przykład się pytam kogoś, gdzie mieszkasz, to on od razu mi odpowie w jednym zdaniu, no mieszkam na Upper East Side w mieszkaniu dwupokojowym i płacę 4,5 tysiąca dolarów. Tak od razu jednym ciągiem. Bo wiadomo, że o to ludzie się nawzajem siebie pytają, żeby po prostu porównywać i szukać lepszych okazji albo lepszych miejsc do zamieszkania. To jest taka większa pogoń za czymś lepszym. Koleś teraz krzyknął specjalnie i się zaśmiał i uciekł, jak ja nagrywam. No nic, zwariowany Nowy Jork. O Boże, nienawiść do Times Square i omijanie go z każdym kosztem. Tak, nienawidzę Times Square. Ale fajne stoją za mną taksówki, to tak się ustawię. Więc tak, faktycznie, nikt nie lubi z Nowojorczyków Times Square. Jak musimy gdzieś przejść, idziemy naokoło, byleby tam tylko nie pójść. Po prostu ilość turystów, hałasu, zgiełku, wszyscy próbują do ciebie podejść, zrobić sobie z tobą zdjęcie, ci tacy zamaskowani w jakieś tam myszki Miki czy Spidermanów i później każą sobie płacić. W ogóle jest totalny chaos. Najgorsza jest ta ilość turystów i też na przykład tam jest mnóstwo turystycznych pułapek, na które ludzie się nabierają, że tam gdzieś jedzą przy Times Square na przykład. To są wszystko pułapki turystyczne, no ale to w innych odcinkach, nie w tym odcinku. W każdym razie tak, to fakt, tak jak myślałam na początku, że będę kochała Times Square i w ogóle Times Square to było to miejsce, które zrobiło na mnie największe wrażenie na początku, jak przyjechałam, bo tak mi się właśnie z filmami skojarzyło i takie wow, czułam się, jakbym już znała to miejsce. Tak, de facto po kilku razach już tam nienawidzę tam chodzić po prostu. Tylko z turystami chodzę, żeby im wyjaśnić, co tam było, co teraz jest, no i żeby po prostu pokazać Times Square, a tak unikam. Kolejny punkt na liście to chodzenie wszędzie w maksymalnym tempie, jak najszybciej. To jest taka prawda. Ja teraz chodzę wolniej, bo mam kamerę. I przyjechałam tutaj w to piękne miejsce nakręcić to wideo, także nie spieszę się w tym momencie nigdzie. Natomiast Nowojorczycy są zawsze, zawsze w pośpiechu i szybko po prostu chodzą. Na przykład teraz jakaś pani mnie wyminęła biegnąc, nie? Dobry timing miała. No, także to jest właśnie to, że w Nowym Jorku szybko chodzimy, a to w Nowym Jorku też dużo trąbimy. A to szybko chodzimy, dlatego że po prostu tyle rzeczy trzeba zrobić, pociągi się spóźniają, wszystko jest od siebie daleko oddalone, cały czas jest praca, 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 więc jak już jest trochę czasu, to chce się, wiadomo, odpocząć, gdzieś pójść, coś porobić i zawsze jest po prostu ta gonitwa i szybkie chodzenie. I też Nowojorczycy bardzo się denerwują na turystów, prawdę mówiąc, bo ale ładny budynek. Czekajcie, stanę sobie tak, żeby mieć tutaj go chociaż przez chwilkę w tle. Też się Nowojorczycy bardzo denerwują przez turystów, bo turyści, wiecie, stają sobie na środku trasy na przykład, zaraz patrzą w telefon, gdzieś tu się rozglądają, patrzą do góry na budynki i przez to tworzy się korek i chaos. I takie nagłe zatrzymywanie się na środku ulicy jest no, bardzo frustrujące. Trzeba tam po boku się schować, nie zatrzymać i poczytać, a nie na środku, prawda, na środku chodnika. I myślę, że to jest też taką rzeczą, która trochę denerwuje Nowojorczyków, to nasza szybkość chodzenia, ale w porównaniu z wolnością chodzenia turystów. No, ja też jak chodzę ze swoimi turystami, to w sumie staram się iść w ich tempie i się dopasowuję do ich tempa, bo wiem, że w moim tempie nie zawsze każdy lubi i chciałby chodzić, bo ja naprawdę nauczyłam się szybko chodzić tutaj. Bardzo szybko tutaj chodzę. Dalej, dining later, czyli jedzenie później. I faktycznie może nie jest do takich ekstremów, jak to miało miejsce, na przykład jak mieszkałam w Rzymie, gdzie jadło się na przykład kolację tam, nie wiem, o 20:30 albo o 21:00 dopiero spotykało się w knajpie. Ale tutaj faktycznie tak, no 19:30, 20:00 to jest generalnie taka najwcześniej pora, żeby się spotkać z kimś na kolację. Także faktycznie jemy późno, a to też dlatego, że tak wam mówię, że te pokonywanie tych dystansów i ilość pracy, jaką tutaj ludzie wkładają, ile wykonują tej pracy tutaj, to faktycznie no po prostu czasu nie mamy na to, żeby jeść wcześniej, bo
nie zdążyliśmy się jeszcze ogarnąć po pracy, a żeby tutaj nagle zaraz znowu wychodzić i gdzieś jechać na kolację. A dalej. Wychodzenie z metra drzwiami ewakuacyjnymi. O Jezus. Zawsze też. To jest takie typowo nowojorskie, że niby coś jest napisane, że tego nie wolno robić, to generalnie nikt się tego nie słucha, nie przestrzega tych zasad i po prostu robi swoje. A policja się też takimi osobami nie przejmuje. Pamiętajcie, że to jest ustawione w kolejności takiej, jak ludzie najczęściej odpowiadali. I też w punkcie 10, to zaraz do tego wrócę, ale będzie też o przechodzeniu na czerwonym świetle. To jest też ta jedna z tych reguł, tak jak przechodzenie przez tą bramkę ewakuacyjną emergency z metra, tak samo przechodzenie na czerwonym świetle albo pośrodku drogi nagle, gdzie nie ma pasów, to też jest takie dosyć normalne i naprawdę policja na takie rzeczy nie zwraca uwagi, sami to wręcz robią. I to są takie zasady, które można naginać, bo nie szkodzą jakby innym ludziom, rozumiecie? To nie jest taka rzecz jakby warta świeczki, to nie jest coś, na czym ta policja tutaj powinna się skupiać. Jest o wiele więcej przestępczości i różnych innych rzeczy, które się tutaj wydarzają, gdzie jest potrzebna faktycznie ta policja, a nie do takich pierdół, że ktoś otworzył sobie bramkę, żeby wyjść szybciej z metra. Kolejna rzecz to... O, to jest dosyć smutne, słuchajcie. Napisali, że taka przywyknąć do takich zwariowanych sytuacji, że wszystkiego jest tak tutaj dużo i tyle różnych... O Jezus, jakie piękne wejście do domku. Czekajcie, aż tutaj sobie stanę. I ma taki jeszcze numer swój wejścia, ale taką ceramiką jakby z Portugalii. Uwielbiam Portugalię i zresztą w Lizbonie się hajtam w tym roku, także taki klimat mega. No, że tak, że przywyknęliśmy po prostu do różnych dziwnych sytuacji, czasem też na przykład z kimś się zdarzy pokłócić na przykład, gdzieś na środku miasta, wymienić dwa zdania, ale też widzimy dużo właśnie na przykład bezdomnych, nie wiem, szczurów, ludzi bez nogi na przykład żebrzących, ludzi z gangreną, którą widać na wierzchu, ludzi wbijających sobie heroinę w żyły, ludzi robiących kupę na środku drogi. No, tutaj po prostu widzisz takie rzeczy, takie zwariowane rzeczy, już się tak do nich trochę człowiek może przyzwyczaić, w sensie jak już jesteś w Nowym Jorku, to tak naprawdę nie ma już rzeczy, która by mnie tu zdziwiła. No, nie pamiętam, kiedy ostatni raz było takie, że co tu się dzieje? Przez pierwsze tak 5 lat coś takiego jest, a teraz to już szczerze wszystko już jest teraz takie no normalne, takie nowojorskie. W Nowym Jorku każdy dzień to przygoda, więc generalnie możesz się spodziewać niespodziewanego, o, może tak. I właśnie w pewnym momencie to już się robi takim na porządku dziennym i to jest dziwny nawyk nowojorczyków, że są już poprzyzwyczajani do najbardziej porąbanych, dziwnych zachowań i sytuacji innych ludzi i po prostu spostrzeżeń na środku ulicy. Tutaj postoję, bo jest piękny ten budynek tutaj za mną na rogu. Tam zresztą gdzieś też wisi flaga LGBT. Oczekiwać, że wszystko będzie w krótkim dystansie możliwym do przejścia od siebie. Jako nowojorczycy trochę faktycznie jesteśmy tym rozpieszczeni, że pełno wszędzie wszystkiego. To znaczy, że możemy tam wyjść i w ciągu 5 minut pójść do Starbucksa, do apteki, do sklepu spożywczego, po wino, po fajki, do restauracji, zrobić pranie. Wszystko jest tak naprawdę oddalone 5 minut od siebie, od twojego domu. Gdziekolwiek nie mieszkasz w Nowym Jorku, to faktycznie jest tak, że jest pełno wokół do kupienia, pełno jakby usług do skorzystania. Także to będzie coś, czego będzie może mi i wybrakować, jeśli się wyprowadzam z Nowego Jorku, bo to rozpieszcza trochę, wiecie, to tak rozpieszcza, mieć taką świadomość, że nie wiadomo, co się, niezależnie od tego, co się dzieje, to i tak blisko mam wszędzie i wszystko mogę załatwić w kilka minut, wychodząc z domu. Dalej. Chodzenie wszędzie z taką tote bag. To prawda, dużo ludzi ma tutaj takie torby,
wielokrotnego użytku, różne kolorowe i często są to jakieś designerskie torby, bo ostatnio, chyba 2 albo 3 lata temu dopiero znieśli tutaj opcję z rozdawaniem tych plastikowych torebek w sklepach, co jest straszne. I na przykład mamy tutaj panią za mną, która tam sobie robi shopping z córką i też trzyma właśnie taką torbę wielokrotnego użytku w ręce. No i właśnie to jest normalne, że faktycznie z takimi torbami chodzimy, bo tam się zmieści wszystko i parasolka, i dodatkowy sweter na zmianę pogody i wszystko. No wszystko możemy zmieścić w takiej torbie, zakupy i tak dalej. A jako, że tak jak Wam mówię, można chodzić i robić zakupy jedno miejsce obok drugiego. Tutaj na przykład najpierw mamy ciuchy, teraz mamy fryzjera, teraz mamy sztukę, tu też sztuka, teraz mamy knajpę, tutaj mamy jakieś storage rooms, czyli jakieś przechowalnie bagażu czy czegoś. Także po prostu jest pełno różnych ofert i usług wszędzie. No i faktycznie chodzimy z tymi torbami. Tutaj też babeczka przede mną ma torbę, tam ktoś ma torbę. I to nie są właśnie takie torby, to nie są torby plastikowe, tylko to są takie właśnie materiałowe. To się stało teraz dość popularne. Fajnie, że to było na 9 w ogóle miejscu osób, które odpowiadają, co jest dziwnym takim przyzwyczajeniem Nowojorczyka. I to było przed tym, że właśnie punkt 10, czyli wchodzenie na ten, wchodzenie na ulicę na czerwonym świetle, przechodzenie przez ulicę. To jest coś, co mi się zdarza robić także w Polsce i kilka razy ktoś mi już zwrócił uwagę, ej, uważaj, bo mandat dostaniesz. Ale jakoś mnie to nigdy specjalnie nie przekonało do tego, żeby przestać chodzić na czerwonym świetle. Także przyznaję się, że faktycznie chodzę często na czerwonym świetle. Tutaj robią, o, pokażę Wam od razu, jak robią manicure fajnie. Jest bardzo dużo tego typu miejsc, że właśnie siedzi sobie dużo pań Chinek i robią manicure. I siada się tam na takich, a tutaj akurat, a tam z tyłu są, siada się na takich fotelach z masażem i one cię masują, jak ci ktoś tam robi na przykład stopy na pedicure. Także mega super sprawa, lubię te akurat te amerykańskie salony manicure i pedicure, bo są o wiele wygodniejsze niż te w Polsce. I to też przykład na to, żeby Wam pokazać, jak usługi są koło usługi, przechowalnia koło tam pralni, koło manicure, pedicure. Kolejna rzecz na mojej liście to odmówienie wyjechania ze swojej okolicy dla większości ludzi i na większość okazji. Czyli po prostu zdarza się czasem tak, że faktycznie odmówię na przykład ja osobiście gdzieś jakiegoś spotkania ze znajomymi, czy gdzieś jakichś urodzin kogoś, czy czegoś, bo po prostu jest za daleko. Bo nawet jeśli coś znajduje się w Nowym Jorku, to może być równie dobrze oddalone od ciebie 2 godziny drogi w jedną stronę. Jak ja bym stąd chciała gdzieś pojechać na przykład w głąb Queens albo w głąb czy na południe Brooklynu, to masakra, no 1,5-2 godziny w jedną stronę. Także zdarza się faktycznie, że jesteśmy zmuszeni wręcz odmówić jakiegoś wyjścia, ponieważ właśnie jest, no jest za daleko. Także to, co z tym też się punktem zgadzam. I jeszcze zostały nam 2 i jeden taki trochę bonusowy ode mnie, którego nie było tutaj na liście, ale który też uważam, że to też jest taki specyficzny nawyk Nowojorczyka. Numer 12. Brunch. Nowojorczycy jedzą dużo brunchu. Zawsze to też fascynuje ludzi na moim Instagramie. Jak jeszcze w ogóle nie followujecie mnie na Instagramie, to też zapraszam, bo często wrzucam różne właśnie jakieś filmiki, zdjęcia oczywiście też, ale informacje o Nowym Jorku, jakieś heheszki, opowiadam o jakichś przygodach ze swojego życia i tak dalej. Także zapraszam na mój Instagram i tam właśnie często pokazuję te jedzenie poza domem, czyli jak wychodzę do knajpek, nie wiem, gdzieś kupię sobie jakiegoś bagla, czy gdzieś pójdę usiąść na sałatkę, czy na sushi. Uwielbiam brunche też, super sprawa, idzie, zamawia się mimosę. To jest takie typowe na sobotę lub zwłaszcza niedzielę, żeby właśnie spotkać się ze znajomymi o 12 i zjeść sobie taki brunch. I Nowojorczycy faktycznie, po prostu są takie tłumy na mieście w niedzielę koło właśnie 12-13, że szok. Zwłaszcza gdzieś tam Greenwich Village, czy Soho,
jest pełno młodych ludzi, którzy spotykają się na takim brunchu. Ja też to bardzo lubię i też to robię. Także totalnie wczułam się w ten po prostu nowojorski klimat brunchowania. I ostatnia rzecz na liście, która mnie też rozśmieszyła, że Nowojorczycy narzekają na to, że uciekło im metro. Ale to jest głupie, ale prawdziwe. No zawsze jak się z kimś spotykasz na przykład, to przez pierwsze kilka minut porównujecie, z jakimi przygodami zmierzyliście się, żeby w ogóle tam dojechać. Teraz jestem akurat tutaj pod rusztowaniami, także ciemno, ale zaraz stąd wyjdę, będzie lepiej mnie widać. Może tam sobie stanę, bo i tak już zakończam odcinek. A teraz idę zresztą do kina, to sobie stanę tutaj przy kinie z lepszym światłem. No, także faktycznie te pierwsze kilka minut spędzonych na rozmowie z kimś tutaj w Nowym Jorku to zawsze jest porównywanie udręki, jaką było dojechanie do tego miejsca. A nie zawsze jest to jakaś super udręka, ale często się właśnie zdarza, a no bo w moim pociągu to był bezdomny, a bo mój pociąg się zatrzymał między stacjami, albo ktoś hamulec bezpieczeństwa pociągnął, albo się metro spóźniło, albo w ogóle nie przyjechało. I tak po prostu od historyjki do historyjki każdy ma cały czas jakieś przygody z metrem. No i właśnie dlatego chciałam dodać kolejny punkt, 14, który uważam, że też jest takim typowym nawykiem Nowojorczyka. Mianowicie turyści się na tym przejeżdżają, a Nowojorczycy już nie. Nigdy nie wchodzimy do pustego wagonu metra, gdzie jeśli inne wagony są raczej pełne ludzi, a nagle jest to jedno, gdzie są tylko 2-3 osoby albo jest puste i nie widać nikogo z zewnątrz, to tam nie wchodzimy. A dlatego, że najprawdopodobniej leży tam osoba bezdomna, której nie widać z zewnątrz i cały ten wagon śmierdzi. Ale czasami jest to taki smród, że ma się wrażenie, że takiego się jeszcze nigdy nie czuło. Ja nie potrafię tego do niczego porównać. To jest zapach po prostu śmierci. No. To jest bardzo przykre i oni często właśnie śpią w metrze. I nawet się boję, bo chciałam zawsze zrobić taki odcinek bezdomni w Nowym Jorku, ale prawdę mówiąc boję się nawet poruszać tego tematu, bo to jest tak przykry, bolesny i... temat rzeka, no. Temat rzeka, słuchajcie, to ci ludzie nie są, najbardziej przydałoby się pomóc im psychiatrycznie, a nie, że dawać dom, ale dawać przede wszystkim terapię, możliwość wyjścia z uzależnień. Nawet w LA dzisiaj słyszałam, słuchajcie, w radio, że 40% bezdomnych w LA są zatrudnieni full time, że mają normalnie pracę, ale życie w LA jest tak drogie, że nie stać ich na mieszkania. I na przykład żyją albo w swoich samochodach, albo żyją normalnie na pudłach. I pracują, a w ciągu dnia idą do pracy, a później idą spać do pudła. Coś niesłychanego w ogóle, nie mogę sobie tego jakoś wyobrazić, ale aż 40% bezdomnych w LA mają normalnie zatrudnienie. No i w każdym razie, nie wchodźcie do tych wagonów metra, które wydają się właśnie puste, albo jeśli widzicie kupę ludzi w całym tym wagonie metra, a nagle jeden róg tego metra jest pusty, to znaczy, że w tym rogu właśnie też ktoś śpi albo leży, albo wariuje, bo też są takie osoby, które na przykład zaczynają krzyczeć nagle, albo się jakoś rzucać. Ale to nie są osoby, które jakby coś wam zrobią. To nie jest tak, że oni do ciebie podchodzą i zaczynają, no co, wpierdzielić ci? Nie ma czegoś takiego w ogóle. To są osoby generalnie, które mind their own business, czyli pilnują własnego nosa, skupiają się na sobie. To nie są ludzie, którzy jakoś specjalnie zaczepiają. Chociaż wiadomo, zdarzają się też tacy, co zaczepiają, no ale wtedy najlepiej unikać i nie doprowadzić do eskalacji takiej sytuacji. No, także tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Dowiedzieliście się o 14 dziwnych nawykach Nowojorczyków. Jeśli tu byliście i zwróciliście na któryś z nich uwagę, dajcie znać w komentarzach. Jeśli tu mieszkacie, zwłaszcza Nowojorczycy, którzy tu mieszkacie, jeśli obejrzeliście ten odcinek, dajcie mi znać, czy też wszystkie te rzeczy robicie i czy też jest to nowe zachowanie w waszym życiu,
które właśnie wyniknęło z życia w tym ciekawym, wielkim, chaotycznym, różnorodnym, inspirującym, wszechstronnym, wyjątkowym po prostu mieście. Już brakuje mi aż epitetów na opisywanie tego miasta. Takie jest nowojorskie i wyjątkowe. Nowy Jork, nie ma drugiego Nowego Jorku. O, może tak. Dobra, nagadałam się wystarczająco. Dzięki wielkie za spędzenie ze mną czasu. Pamiętajcie, że w niedzielę wrzucam krótkie odcinki bez żadnego montowania, bez żadnego ścinania. Do 5 minut opowiadam krótkie historie ze swojego życia, między innymi jak zmolestowano mnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak poznałam swoich teściów, najlepszy film oscarowy, jaki widziałam w tym roku i tak dalej, i tak dalej. Różne po prostu są historie. Największa wpadka językowa, jak zdawałam prawo jazdy w USA. Jest olbrzymia ilość po prostu fajnych historii, które na Was czekają. Także zostańcie ze mną na moim kanale, subskrybujcie, pomóżcie temu algorytmowi Google rozwijać mi się, także dajcie też znać właśnie, które te nawyki nowojorczyków znacie, kojarzycie, które są dziwne, które są normalne. No, żegnam się z Wami ostatecznie i idę tutaj do swojego kina. Na razie, pa!